interesującego. Miejsce pamięci żołnierzy poległych podczas zmagań wojennych. No jak widzicie, są tutaj nazwiska wyszczególnione z okresu I wojny światowej na tej środkowej tablicy z latami 1914 do 1920. No i ciekawa rzeźba Jezusa, który pochyla się nad nazistą, no może jeszcze nie nazistą, nad niemieckim żołnierzem, bo jak widzieliście po datach, był to okres I wojny światowej, a wtedy nazizm jeszcze nie działał. Ale w tym miejscu mamy wyszczególnione osoby, które poległy podczas II wojny światowej. Jak często spotykam na takich miejscach, w takich miejscach na terenie Niemiec, jest bardzo dużo Jakubów, moich imienników. Jeden Himmler Jakob, drugi Ludwik Jakob I i Ludwik Jakob II. No ciekawa kapliczka. Jeszcze tutaj jest coś po łacinie. Sancti Patroni Orate Pro Eis. Naszym poległym żołnierzom. A tu znalazłem nagrobek Jakoba Ludwika, o którym wcześniej wspominałem, będąc przy miejscu pamięci żołnierzy walczących w I wojnie światowej.